Wiemy ogólnie, że warto dbać o bezpieczeństwo, o komfort podróżowania. Aby poprawić ten komfort, warto również zainwestować w odpowiednie zawieszenie pneumatyczne. Ale o tym opowie nam więcej Michał. Witam. Który jest pracownikiem serwisu w firmie Elkamp, osobą odpowiedzialną za właśnie zawieszenie i za podpory pneumatyczne. Zgadza się, niemalże. Powiedziałeś zawieszenie, podpory pneumatyczne, natomiast to zawieszenia są pneumatyczne, podpory są systemami hydraulicznymi. Takie małe sprostowanie. Generalnie, czym są zawieszenia pneumatyczne w takich najprostszych słowach? Większość samochodów fabrycznie produkowanych, zwłaszcza te, które służą jako bazy samochodów kempingowych, tak jak stojący tutaj za nami samochód na bazie X250, mają zawieszenie stalowe i z przodu, i z tyłu. Do takich samochodów wielu producentów oferuje już zamienne produkty właśnie w postaci systemów pneumatycznych, które pozwalają nam to stalowe zawieszenie wymienić lub wzmocnić dodatkowym elementem pneumatycznym. Co nam daje pneumatyka? Po pierwsze jest to poprawa bezpieczeństwa, tak jak wspomniał przed chwilą Sebastian. Po drugie i równie ważne jest to na pewno poprawa komfortu, którą przy długich trasach zwłaszcza bardzo mocno możemy odczuć nie tylko na samym samochodzie, ale i na własnym kręgosłupie. Za chwilę przejdziemy do konkretnych pojazdów i pokażemy Wam dwa najbardziej podstawowe rodzaje zawieszeń pneumatycznych, jakie jesteśmy w stanie zaoferować Wam do Waszych samochodów kempingowych. Michał, no to pokaż nam, jak ten układ wygląda. Tak jest, dobrze. Tutaj na bazie Globetravelera. Tak jest. Samochód na bazie Peugeota Boxera, nasza produkcja Globetraveler, wyposażony w tym przypadku w relatywnie prosty system tak zwanego zawieszenia wspomagającego, czyli pneumatyczne zawieszenie wspomagające. Może na sam początek, żeby większość z Was sobie uświadomiła, o co chodzi, takie zawieszenie zbudowane jest na bardzo prostej i relatywnie niewielkiej poduszce bałwankowej. Przynajmniej w 99% taka poduszka stanowi główny element nośny tych zawieszeń. Montujemy ją między oryginalnym resorem a ramą samochodu i służy ona jako wzmocnienie, jako stabilizacja samochodu, a w przypadku, kiedy ustawiamy samochód na kempingu, pomaga nam również do pewnego stopnia wypoziomować tył pojazdu. Tego typu zawieszenia są stosowane tylko i wyłącznie do tylnej osi. Wymiana, tudzież modernizacja zawieszenia przedniego wymaga zastosowania zupełnie innych produktów, o których wspomnimy jeszcze w drugiej części naszego programu. Jeżeli chodzi o działanie takiego systemu, to jest ono obsługiwane w sposób manualny, z bardzo prostego panelu sterowania, który montujemy prawie zawsze na desce rozdzielczej lub w jej okolicach, tak aby kierowca miał możliwość kontrolowania ciśnienia w trakcie jazdy. Chodzi o bezpieczeństwo samego układu, jak i użytkowników samochodu. Teoretycznie system ma pewne zabezpieczenia, tak jak w tym przypadku system, który wyłączy możliwość pompowania przy przekroczeniu 4 barów. Natomiast jest to już ciśnienie dość duże dla większości pojazdów i przeważnie stosujemy zdecydowanie mniejsze ciśnienia. No właśnie, jakie ciśnienie najczęściej stosujemy, będąc tak jakby optymalnie załadowane? Samochody kempingowe o DMC do 3,5 tony przeważnie potrzebują ciśnienia w granicach 1 do 2,5 atmosfery, aby odpowiednio ustawić sobie tylne zawieszenie, czyli aby jechało się w miarę komfortowo, czyli żeby to zawieszenie się nie usztywniło zbyt mocno. Musimy o tym pamiętać. Im wyższe ciśnienie, tym większa sztywność tych poduszek. I jednocześnie, żeby ta wysokość do jazdy była poprawna, czyli ustawienie samochodu, żeby było lekko pochylone w kierunku przednim, tak jak producent samego samochodu bazowego to wymyślił i tak zaprojektował samochód. Czyli przy takim ustawieniu najoptymalniej działają nam hamulce, optymalnie samochód przyspiesza, czyli mamy optymalne spalanie i dobrze ustawione światła. Więc to są trzy takie elementy wpływające nie tylko na komfort, ale również, tak jak wspomniał wcześniej Sebastian, na bezpieczeństwo podróżowania i na to, jak widzą nas też inni, bo tak jak wspomniałem, odpowiednie ustawienie świateł jest tutaj również bardzo ważne. Dobrze, w tym wypadku zawieszenie przednie nie jest w ogóle modyfikowane. Nie jest modyfikowane. Zawieszenia wspomagające w większości marek samochodów dostępne są tylko i wyłącznie na tylną oś. Jak popatrzymy sobie na głównych producentów samochodów tej kategorii na polskim rynku, czyli Fiat, Ford, Mercedes, Iveco,
to w niemalże wszystkich, właściwie oprócz Mercedesa, z przodu mamy klasyczne kolumny McPhersona oparte na sprężynie. Tam nie ma więc możliwości wymiany takiego zawieszenia na tego typu układ. Jest natomiast możliwość zamontowania tak zwanego pełnego zawieszenia pneumatycznego do niektórych z tych marek. W niektórych nie ma takiej możliwości, natomiast jest to podyktowane głównie zasadami, jakimi kierował się producent, a nie możliwościami technicznymi. Po prostu są pewne przepisy, regulacje, które nie pozwalają na takie modyfikacje w niektórych markach. Może mała demonstracja jeszcze, jeżeli chodzi o możliwości takiego zawieszenia. W tym momencie na tym zawieszeniu mamy, jak Państwo widzieli prawdopodobnie na nadraniu, około 3 atmosfer. Samochód jest już lekko uniesiony. W tym momencie nacisnę przyciski spuszczania powietrza i będzie bardzo ładnie widać, jak samochód obniża się w dół. Czyli zobaczymy, jaką różnicę tej wysokości Dokładnie. Prześwitu będziemy mieli. To już tutaj bardzo wyraźnie jest widoczne. Oczywiście samochód nie jest dociążony w tym momencie, ale gdyby tak był dociążony, to by było to... Prawdopodobnie zeszlibyśmy jeszcze około centymetra niżej. Ja tutaj muszę zwrócić jeszcze uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Zawieszenia wspomagające, czyli właśnie takie, o którym teraz mówimy, nie były konstruowane z myślą o poziomowaniu i głównym celem nie jest poziomowanie. Ich głównym celem jest wzmocnienie tylnego zawieszenia, ustabilizowanie pojazdu. Dzięki takim zawieszeniom samochód jest dużo bardziej odporny na boczne podmuchy wiatru, które, jak wiemy, przy samochodach kempingowych potrafią być bardzo uciążliwe. Więc tutaj głównie te kwestie bezpieczeństwa i komfortu są celem istnienia i montażu takich zawieszeń. Natomiast jak przejdziemy do zawieszeń związanych z pełną pneumatyką, tam zobaczą Państwo dużo większy zakres możliwości sterowania takim zawieszeniem i ta możliwość poziomowania na postoju jest oczywiście dużo dalej idąca. Teraz jesteśmy przy drugim samochodzie. Zupełnie inna konstrukcja, jak Państwo widzą, ponieważ tutaj jest samochód jeszcze przed jakąkolwiek konwersją. Samochód bazowy, z którego później powstanie to, co producent sobie tak naprawdę zażyczy. No na pewno nie będzie to już blaszak, tak jak samochód, który przed chwilą prezentowaliśmy, ale może z tego powstać, czy to camper w formie Integry lub półintegry, czy to laweta, czy to karetka pogotowia. Samochód ten jest wyposażony w zawieszenie już dużo wyższej klasy, ponieważ tak zwaną pełną pneumatykę. O co w tym chodzi? Mianowicie w samochodzie poprzednio prezentowanym zawieszenie wspomagające służyło jako dodatek do oryginalnego resorowego zawieszenia. Natomiast tutaj oryginalny resor został całkowicie zdemontowany, zastąpiony półresorem z pracującą na jego końcu poduszką pneumatyczną. Górne mocowanie poduszki pneumatycznej stanowi dokładana belka, poprzeczka spinająca ramę. Natomiast całe zawieszenie sterowane jest nie tak jak w poprzednim przypadku manualnymi suwakami, tudzież przyciskami, które na nasze zawołanie uruchamiają kompresor, tylko automatycznym systemem, który, korzystając z zamontowanych z obu stron czujników wysokości, dopasowują wysokość samochodu do danego obciążenia i do naszych potrzeb oraz do pewnych naszych rozkazów, które wydajemy takiemu zawieszeniu poprzez pilot sterowania znajdujący się w kabinie. Tuż za lewą poduszką pneumatyczną widzimy również dokładaną jednostkę sterującą. Cała ta skrzyneczka, którą tutaj Państwo widzą, to jest mózg całego systemu. Tutaj znajduje się tak zwana właśnie jednostka sterująca ECU, kompresor, blok zaworów oraz całe rozprowadzenie przewodów pneumatycznych do wszystkich elementów wykonawczych systemu, czyli do poduszek pneumatycznych oraz do zbiornika. Tutaj również przychodzą rozkazy wydawane z kabiny. Za momencik pokażemy Państwu, jakie efekty wysokościowe można uzyskać na takim zawieszeniu i jaka jest różnica w działaniu między tym zawieszeniem a zawieszeniem wspomagającym. Pierwsza rzecz, którą od razu widzimy, to jest sterowanie, które się tutaj odbywa na zasadzie eleganckiego pilota. Tutaj, ze względu na to, że w tym samochodzie wyposażoną w to zawieszenie pneumatyczne mamy tylko tylną oś, tych przycisków nie ma aż tak dużo, więc tych rozkazów również nie możemy wydać aż tak dużo. Natomiast są samochody, tak jak przykładowo Fiat Ducato czy Peugeot Boxer, które jesteśmy w stanie wyposażyć w takie zawieszenie na obydwie osie. Wtedy tych możliwości sterowania mamy dużo więcej, pilot jest wypełniony wszystkimi tymi funkcjami i w zależności od danej sytuacji możemy je samodzielnie dopasowywać lub zawieszać
przyspieszenie, wykorzystując swoje programowanie, samodzielnie ustala, która funkcja w aktualnym momencie powinna zostać wykorzystana. No i teraz może mała prezentacja. W tym momencie samochód znajduje się w tak zwanej pozycji do jazdy. Tutaj już nie ma naszego wyboru, ile ciśnienia ma być w samochodzie, w poduszkach, tylko producent zaprogramował odpowiednią wysokość w porozumieniu z producentem samego samochodu. Naciskając przycisk do góry, wydajemy rozkaz, aby samochód się uniósł. Jak Państwo widzą, reakcja jest bardzo szybka. Samochód sam przemieszcza się do wyznaczonej również wcześniej i zaprogramowanej wysokości. Następnie dopompowuje sobie zbiornik powietrza, który również w tym układzie się znajduje, w przeciwieństwie do systemów wspomagających, które takiego zbiornika nie mają. To sprawia, że działanie tego systemu jest szybsze. Jest to też konieczne tutaj ze względu na to, że poduszka pneumatyczna jest dużo większa. Gdyby tego zbiornika nie było, działanie systemu w momencie wydania rozkazu byłoby dużo dłuższe. Możemy również samochód obniżyć. Trzymamy teraz działanie systemu i puścimy go w dół. Tutaj już niestety działa grawitacja, więc przy tak lekkim samochodzie jak ten niezabudowany schodzenie w dół jest oczywiście bardzo wolne. Natomiast w momencie, kiedy samochód będzie już zabudowany, z tyłu pojawi się masa, opuszczanie będzie również odbywało się wielokrotnie szybciej. Jak Państwo widzą, różnica między konstrukcjami tych zawieszeń jest bardzo duża. Samo działanie tych systemów jest również zupełnie inne. I teraz może się nasuwać pytanie, który produkt wybrać, do jakiego pojazdu. I tutaj nie ma niestety jednoznacznej odpowiedzi. Trzeba mianowicie zadać sobie pytanie, co chcemy osiągnąć. Jeżeli nasz samochód jest zbyt mocno doładowany, tył pojazdu, zwłaszcza kempingowego, potrafi mieć taką przypadłość, że znajduje się zbyt nisko, wtedy, jeżeli to jest nasz jedyny problem, wystarczy zawieszenie wspomagające, które pozwoli nam nie tylko utrzymać stałą wysokość do jazdy, ale również w pewnych przypadkach, czyli na przykład przy przejazdach promowych, kiedy ten długi zwis zdarza się, że wielokrotnie haczy nam o podłoże, zawieszenie wspomagające jest wystarczającym, aby unieść ten samochód, przejechać taką kolejne, takie miejsce newralgiczne i ruszać dalej w podróż. Jeżeli natomiast potrzebujemy również poprawy komfortu, to zdecydowanie lepsze efekty uzyskamy, montując pełną pneumatykę. Jednocześnie wtedy gwarantujemy sobie, że system czuwa, aby te wysokości, które są w danym momencie w użyciu, były dla naszego samochodu bezpieczne. Zawieszeniu wspomagającym trzeba jednak o tym pamiętać, że to my jesteśmy jedynym decydentem o tym, ile ciśnienia znajduje się w poduszkach i jaka jest aktualna wysokość. Pełna pneumatyka ma to zabezpieczenie. Ona pozwala nam posługiwać się pewnymi specyficznymi wysokościami do na przykład pewnej prędkości. System ma zaprojektowany specjalny alarm, przy którego osiągnięciu, jest to na przykład 30 km na godzinę, usłyszymy sygnalizację dźwiękową i jednocześnie zawieszenie samo automatycznie wróci do wysokości, która jest według niego bezpieczna. Według niego, czyli została tak zaprojektowana przez producenta zawieszenia w umowie z producentem samego samochodu. Więc są to zawieszenia na pewno dużo bardziej komfortowe, są to zawieszenia dużo bezpieczniejsze. Niestety oczywiście przekłada się to na wielokrotnie wyższą cenę. Natomiast czasami nasze problemy, nasze bolączki związane z podróżowaniem kamperem możemy załatwić w sposób dużo prostszy. Tak jak pokazywaliśmy, zawieszenie wspomagające na pewno poprawia stabilizację samochodu, pozwala poprawić wysokość tylnego zawieszenia bez względu na obciążenie i pozwala nam poziomować samochód manualnie w pewnym zakresie kilku centymetrów na postoju. Tak więc do pewnego stopnia wszystkie te funkcje mogą zostać osiągnięte zawieszeniem wspomagającym. Dla bardziej wymagających klientów lub takich, którzy mają potrzeby po prostu związane z konkretną zabudową samochodu, zawieszenia pełne mogą być dużo lepszym rozwiązaniem i dadzą na pewno dużo więcej satysfakcji z korzystania. Jestem przekonany, że po obejrzeniu tego filmu, usłyszeniu tego, co powiedział Wam Michał, wzbudziliśmy albo potrzebę posiadania takiego zawieszenia albo wspomagającego, albo typowego zawieszenia pełnego wyposażenia zawieszenia pneumatycznego. A jeżeli będziecie chcieli zainstalować w swoim kamperze takie urządzenie, takie zawieszenie, zapraszamy do firmy Elkam. Serdecznie, tak jest. Michał z pewnością doradzi Wam,
i dobierze precyzyjnie odpowiednie dla Was urządzenia. Dokładnie tak. Zapraszamy serdecznie. Pamiętajcie Państwo, że czasami te systemy nie muszą być wcale bardzo drogie, aby naprawdę rozwiązały wszystkie problemy, z którymi spotykacie się na drodze. Więc serdecznie polecamy i zapraszamy. Jeżeli podobał Wam się ten film, to łapka w górę i oglądajcie kolejne nasze odcinki.